Spotkanie z Krzysztofem Wielickim było kolejnym z cyklu Górnolotni. Krzysztof Wielicki to polski wspinacz, himalaista, alpinista i taternik. Jako pierwszy człowiek na świecie zdobył Lhotse, Kangchenjunge, Mount Everest i tego dokonał zimą. W Centrum Sztuki Mościce opowiadał o swoich wyprawach w wysokie góry, o kompanach, ale też o trudach i niebezpiecznych sytuacjach, które towarzyszą górskim wspinaczkom. Powiedział pan jeszcze, że w pewnym momencie zdobył pan sprawę z tego, że tak naprawdę nie zdobywanie szczytu, ale sama podróż jest najważniejsza. Samo wspinanie, to właśnie można tak w taką większą filozofię ująć, że mówią, że podróże kształcą. Ja bym powiedział, że podróże wzbogacają człowieka. Właśnie w to, że potrafi człowiek spotkać innych ludzi, którzy inaczej myślą, mają inną filozofię, religię i człowiek staje się tolerancyjny, bo edukują tylko tych, którzy są specjalistami w danej dziedzinie, natomiast powszechnie rzecz biorąc wzbogacają. Ja uważam, że to jest największą zaletą podróżowania i warto podróżować, poznawać ludzi. Z pasji nie trzeba się tłumaczyć, no niech się tłumaczą ci, co nie mają. No to jest jak tu tytuł książki Mój Wybór, no myśmy tak wybraliśmy góry, można powiedzieć, prawda? I to jest właśnie zawładnęły całym naszym życiem, czyli to już nie jest hobby, że gdzieś tam ktoś wyjechał w wolnym czasie, tylko myśmy cały czas spędzali w górach i w pewnym czasie przynajmniej. No daje bardzo dużo emocji, radości, przede wszystkim emocji. Natężenie emocji jest tak wielkie, że no, w góry jeżdżą ci, którzy wysokie, którzy są zachłanni na życie, na emocje, a tam jest życie, wcale nie ma tam śmierci, tylko życie. A jak wrażenie w Tarnowie? No jestem zaskoczony ilością ludzi, którzy zainteresowani są górami. To przeszło moje w ogóle oczekiwania. Nie wiedziałem, że tak dużo nie ma wkoło gór Tarnowa, a jednak tak wielu ludzi się interesuje górami, wyjazdami, podróżowaniem. To miłe strasznie. Górnolotni w Tarnowie cieszą się dużym uznaniem, o czym świadczyła pełna sala kinowa. Jak mówią mieszkańcy miasta, przedsięwzięcie jest ciekawe i godne polecenia. No super, fajna impreza i warta polecenia. A co najbardziej pana zachwyciło w opowieści pana? Wie pan co, jako człowiek po prostu, jego osiągnięcia. Pan też jest pasjonatem gór? Zacząłem chodzić w tamtym roku, bardzo mi się spodobało. No bardzo dobre wrażenia, po prostu właśnie mówimy z koleżanką, że człowiek, który jest z humorem, bo musi taki być, no wiadomo, że to jest top topów górskich. Także bardzo. A co najbardziej zachwyciło w opowieści? Właściwie wszystko, po prostu jest to człowiek, który przeszedł właśnie wszystko, co mógł przejść w górach, a poczucie humoru i sposób opisywania, mimo przeżycia kilka razy tragedii osobistych, bo śmierci kolegów na stokach, to jest osobista, ale tak jak powiedziało Jurku Kukuczce, że na następny rok mówił, śpiewał, życie jest piękne. No tak jest w górach po prostu. Tak podsumowując, podobało się. Bardzo. No świetne wrażenia, no ikona himalaizmu, także no świetne. A co panią przyciągnęło dzisiaj? Postać czy wydarzenie? Generalnie postać, tak. No generalnie no sama ta postać jest tak fascynująca, że no tylko oglądać i podziwiać. Sama pani interesuje się skórami? Generalnie tak. Chodzimy z rodziną po górach. Może nie aż tak wysoki, ale chodzimy. Spotkanie z panem Krzysztofem Wielickim połączone było z promocją książki pod tytułem Mój Wybór. Pierwszy tom wywiadów z jednym z najwybitniejszych światowych himalaistów. Książkę można było kupić podczas spotkania, a szczęśliwi nabywcy mogli prosić samego autora o podpisanie swojego egzemplarza.